A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Naszej siostry, miłosierny Boże, który dajesz odpoczynek duszom wiernych, prosimy Cię po błogosławieństwach ten gruby wolni od wszystkich grzechów, duszę Jadwigi, które ciało tutaj składamy. Wynda Tobie pizzę, źródła wody życia. Wszystkie, którzy tak licznie przyszli na mszę świętą, przyjęli komunię świętą, jej intencje i przyszli tutaj na ten cmentarz, aby pochować świętej pamięci Jadwigi. Cmentarz to miejsce ciszy, odosobnienia. Tutaj możemy zastanowić się nad sensem, celem naszego życia, naszej egzystencji tutaj na ziemi. A świętej pamięci Jadwiga, która została dzisiaj tutaj pochowana, będzie czekała na zmartwychwstanie do życia wiecznego. Niech odpoczywa w pokoju. Przyjaciele, Jadzik Grzybowski. Pozwólcie, że w imieniu sołtysów i samorządu gminy Czernica podziękuję za doczesne życie naszej koleżanki Jadwigi, świętej pamięci Jadwigi Grzybowskiej. Jadzia, bo tak nazywaliśmy ją w naszym środowisku, była naprawdę wspaniałym człowiekiem. Wesoła, zaangażowana w pracę społeczną dla swojej miejscowości, ale i nie tylko. Przez wiele lat miałam okazję współpracować jako sołtys, jako człowiek zaangażowany również w sprawy swojej miejscowości. Widziałem, jak Jadzia z tym swoim temperamentem, uśmiechem i zaangażowaniem potrafi skutecznie działać na poprawę infrastruktury chodników, świetlicy, którą podjęli się w tym czasie wybudować i rozbudowywać mieszkańcy Jeszkowic. Jestem jej naprawdę za to bardzo wdzięczny. Mimo to, że po ludzku uważamy, że Jadzia zbyt szybko odeszła od nas, wierzymy w to, że Pan Bóg, który powołał ją do siebie, wiedział, kto to jest Jadzia Grzybowska. Ja po ludzku tłumaczę, że widocznie potrzebował dobrego sołtysa tam po drugiej stronie. Dziękując jej za doczesny żywot i za to, co zrobiła dla nas wszystkich, dziękuję jeszcze raz w imieniu całej społeczności. Szczęść Boże.